Witam naszych widzów po krótkiej przerwie. To jest telewizja w Polsce.pl i nasze codzienne gorące pytania. Witam ponownie pana Olivera Pochwata z Mediów Narodowych, który był naszym gościem w poprzedniej naszej rozmowie, a teraz dołączył do nas pan dr Olgierd Anusewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dzień dobry. Studiów międzynarodowych, ale to drobiazg. Pojawiły się ostatnio niestety w prasie, w dzienniku Bild, pewne niepokojące doniesienia. Bild się powołuje na artykuł w amerykańskim Wall Street Journal, który twierdzi, że presja na walczący Kijów, jeśli chodzi o przystąpienie do negocjacji z Rosją, będzie narastać. Jeżeli do jesieni oczywiście nie będzie wyraźnych wyników ukraińskich kontrofensywy. Oficjalnie Zachód, między innymi pan prezydent Joe Biden, który był w Polsce, twierdzi, że Ukraina będzie wspierana tak długo, jak będzie to konieczne. Panie doktorze, czy te kuluarowe rozmowy są niebezpieczne, jeśli chodzi o wynik tej wojny? Nie mam takiego wrażenia. Po pierwsze, no musimy sobie zdawać sprawę z tego, że polityka to nie jest tylko to, co widać w telewizji, albo inaczej, że polityka w większości to są procesy, których nie widać w telewizji, i rozmowy pomiędzy politykami się toczą na bieżąco. I nie dziwi mnie specjalnie sytuacja, w której takie kraje jak Niemcy czy Francja są zainteresowane tym, aby konflikt na wschodzie Europy został zakończony jak najszybciej, także z perspektywy ich własnych interesów gospodarczych. To można je oczywiście różnie oceniać pod kątem, nie wiem, moralnym, etycznym i tak dalej. Możemy oczywiście my jako Polacy patrzeć na ten konflikt i na decyzje innych państw z naszej perspektywy, z perspektywy naszych interesów politycznych, gospodarczych, militarnych także. Natomiast no, ja nie dziwiłbym się temu, że negocjacje się toczą. Nie dziwiłbym się też temu, że kraje Zachodu wywierają pewną presję na Ukrainę, ale tak długo, jak długo wprost nie zostanie powiedziane, że jest to presja poddajcie się, to nie zapalałbym czerwonego światła alarmowego. Ukraińcy sami mówią, że będą walczyć do ostatka, aż zwyciężą. Innej możliwości nie ma i wydaje się, że takie kraje jak Polska też tę sytuację rozumieją. Panie Oliverze, pytanie, czy będą mieli rzeczywiście czym walczyć, jeżeli Zachód w pewnym momencie wstrzymałby dostawę amunicji? No, panie rektor, no to jest bardzo trudne pytanie. Pozostaje trzymać kciuki, że faktycznie Zachód dalej będzie wspierał Ukrainę w jej walce o niepodległość i integrację terytorialną. Szczerze powiedziawszy, jeżeli faktycznie ta dostawa uzbrojenia zostałaby przerwana, to myślę, że Ukraińcy mieliby ogromny problem, żeby przeciwstawić się rosyjskiej nawale, która wlała się na terytorium Ukrainy. Ale warto też wspomnieć o tym, że faktycznie Rosjanie systematycznie ten sprzęt tracą. Warto też powiedzieć, że do tego, że ten sprzęt jest tracony przez Federację Rosyjską, przysługuje się broń dostarczana m.in. przez Polskę, Wielką Brytanię. Pytanie też jest, jak o skalę tego sprzętu, którą my dotychczas przekazaliśmy. My, czyli pod tym słowem rozumiem my jako państwa zachodnie, bo my tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile zostało przekazane. Mamy tylko szczątkowe informacje, więc może się równie dobrze okazać, że jeżeli jakieś państwo jednak zdecyduje się zaprzestać wsparcia Ukrainy, to jednak oni mają tyle tego sprzętu, że będą mogli dalej skutecznie bronić się przed Federacją Rosyjską. Chociaż tak jak powiedziałem na wstępie, ja mam nadzieję, że Ukraina będzie wspierała w swojej walce o niezależny byt państwowy.
Panie doktorze, ten konflikt nie może przedłużać się w nieskończoność z wielu względów. Jakie to są względy? Z jakich względów powinien się jak najszybciej jednak zakończyć? Znaczy, takich powodów, dla których warto zakończyć wojnę jak najszybciej, jest mnóstwo, poczynając od życia ludzkiego, które codziennie po obu stronach barykady jest tracone. To takie, bym powiedział, bardzo oczywiste. Z drugiej strony, no, nie trzeba być specjalnie ekonomistą, żeby rozejrzeć się dookoła i żeby zobaczyć, jakie są ekonomiczne skutki wojny, które nie są podnoszone przez elity polskie, amerykańskie, angielskie czy francuskie, tylko po prostu przez społeczeństwa, którym wzrastają koszty życia. Czy tak naprawdę myślę, że nie znaleźlibyśmy zbyt wielu osób, które byłyby zwolennikami tego, żeby wojna trwała jak najdłużej. Raczej wszyscy chcieliby, żeby wojna trwała jak najkrócej. Kluczowe jest co innego. Tak? Kluczowe jest to, na jakich warunkach ta wojna się skończy. Kluczowe jest to, jak będą wyglądały granice Ukrainy w momencie podpisywania ewentualnych traktatów pokojowych. Kluczowe jest to, jaki będzie system polityczny w Rosji w momencie podpisywania traktatów pokojowych. Kluczowe będzie to, jak będą wyglądały działania polegające na wspieraniu odbudowy i Ukrainy, i gospodarki ukraińskiej po wojnie. To są te rzeczy, które są dzisiaj najistotniejsze. I no, to jest tak, z jednej strony jest taka oczywista prawda, którą my Polacy doświadczeni wojnami, choćby pierwszą, choćby drugą wojną światową, czy wcześniej wojną 20 roku, doskonale wiemy, że to, co tak jak w 20 roku to Polska stanęła Związkowi Radzieckiemu na drodze do Europy, tak dzisiaj Ukraińcy pełnią podobną rolę, uwzględniając wszystkie różnice, które moglibyśmy sobie tutaj zaznaczyć. Tak? W związku z tym w interesie faktycznie państw europejskich jest to, żeby tej Ukrainie pomagać i żeby pomagać jej w taki sposób, żeby mogła jak najszybciej tę wojnę zakończyć, jak najszybciej przejść do fazy odbudowy. Natomiast to nie jest tak, że my to możemy zrobić dotknięciem magicznej różdżki. To faktycznie jest tak, że trochę tego sprzętu wojskowego musi zostać użyte i doprowadzić do tego, żeby jakieś przesilenie o charakterze politycznym w Moskwie prawdopodobnie no doprowadziło do tego, żeby polityka Rosji się w tej materii zmieniła. Czy to będzie śmierć Władimira Putina wynikająca z jego choroby, czy to będzie jakiś wewnętrzny przewrót, czy to będzie próba wyjścia z twarzą i udawania, że tak jak nie było wojny, tylko operacja specjalna, tak ta operacja specjalna zostanie przerwana, bo jakieś cele zostaną osiągnięte. To już jest zupełnie inna rzecz. Natomiast no, dla mnie pytanie, komu może zależeć na jak najszybszym zakończeniu wojny? Każdemu. Niewątpliwie Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę, że przegrana Putina to jest utrzymanie pokoju tutaj w Europie, utrzymanie tych granic. Natomiast zmuszenie Ukrainy do wcześniejszych negocjacji będzie się wiązało z utratą terytoriów i no chyba nie wygaszaniem takiego konfliktu, bo on z pewnością po jakimś czasie wróci, panie Oliwerze. Co pan na ten temat sądzi? Oczywiście, że tak. Tylko warto powiedzieć o jednej rzeczy. My zapominamy o tym, że tak na dobrą sprawę ten konflikt o wschodnią Ukrainę nie zaczął się rok temu, tylko zaczął się w 2014 roku, kiedy Władimir Putin zaanektował Krym. Ja przypominam, jak przecież były pomysły, oczywiście nie ukraińskie, tylko prorosyjskich separatystów, utworzenia Ługańskiej oraz Donieckiej Republiki Ludowej, która weszłaby w skład Federacji Rosyjskiej. Zauważcie państwo, że Putin ma aspiracje imperialistyczne. To nie jest nic odkrywczego, to nie jest żadna tajemnica. I właśnie w tym celu wykorzystuje tak zwany ruski mir, a ten ruski mir to jest wystarczy, że mówisz po rosyjsku, czy masz jakieś tam chociaż najmniejszą domieszkę rosyjskiej krwi, więc automatycznie jesteś traktowany jako Rosjanin. I my dzisiaj rozmawiamy o tym, że co się stanie, jak zakończy się wojna na Ukrainie, tak? Jakie będą straty terytorialne, czy Putin
odważy się ponownie zaatakować Ukrainę. Ja uważam, że to pytanie powinno być nieco inaczej skonstruowane. Bardzo proszę mi wybaczyć, pani redaktor. Pytanie powinno być sformułowane, czy Putin się odważy jakikolwiek kraj w Europie zaatakować, bo jeżeli spojrzymy na obecną mapę Europy, no to mamy prosty przykład, mamy kraje takie jak Litwa, Łotwa czy Estonia, gdzie mieszka mniejszość rosyjska. No w Mołdawii już są niepokoje, tak? Już tak, tam niestety Mołdawię. Agentura działa. Ten potwór, ten tyran sowiecki, postsowiecki, on nadal będzie aktywny. Więc ja osobiście uważam, że tak, że powinniśmy się spodziewać, że nawet po zakończeniu wojny ukraińsko-rosyjskiej Władimir Putin nadal będzie miał zakusy. Czyli tu urwałem kawałek Ukrainy, to może kawałek Mołdawii wyrwę, a może kawałek tego państwa. I historia też to zna. Prosty przykład, Gruzja. Gruzja, szanowni państwo. Tak, znamy sytuację w Gruzji, wiemy co się dzieje z prezydentem Gruzji, który faktycznie w więzieniu umiera. Panie doktorze, w tej chwili możemy zauważyć nasilanie się dezinformacji rosyjskiej, która jest też dużym elementem tej wojny. Tak naprawdę ta dezinformacja powoduje zamęt i w Europie, i w Polsce. Chodzi o to, żeby ludzi ogłupić, żeby nie wiedzieć, dzieli tak naprawdę, jaki jest stan rosyjskiej armii. Ja mam nawet takie sformułowanie, którego już używam od kilku miesięcy, że w kontekście militarnym wojna w Ukrainie jest wojną regionalną. Natomiast równolegle do tej regionalnej wojny o charakterze militarnej toczy się totalna, światowa wojna o charakterze informacyjnym. I to no i znowu też nikogo nie powinno to dziwić, tak? To znaczy elementy propagandy wojennej nie są wymysłem nowym, tak? Natomiast to, że współcześnie istnieją narzędzia, które umożliwiają masową komunikację i to masową komunikację wielu do wielu, tak? Mówię przede wszystkim o mediach społecznościowych, ale nie tylko, no to powoduje, że ten front informacyjny jest niezwykle istotny. Pani mówi o ogłupianiu, ja bym to nazwał trochę bardziej, może bardziej z perspektywy komunikowania politycznego, tak? Mówimy o pokazywaniu w rzeczywistości z określonej perspektywy. Każda ze stron tę swoją perspektywę próbuje pokazać. Pamiętajmy, że w pierwszych dniach wojny Ukraińcy potrafili w sposób błyskotliwy sięgnąć po narzędzia komunikowania społecznego. To pokazywałem w różnych badaniach, które przez ostatni rok prowadziłem. I doprowadzić do tego, że rządy zachodnie, które na początku były delikatnie ujmę, dość leniwe w podejmowaniu jakichś decyzji o charakterze pomocowym, te rządy zostały zmobilizowane do działania przez swoje społeczeństwa, które wyszły na ulicę, a te swoje społeczeństwa zostały zmobilizowane przez to, co widziały na przykład na TikToku. Tak, ja analizowałem komunikację ukraińską na TikToku i ciekawe jest to, że pod wieloma TikTokami ukraińskimi było bardzo wiele komentarzy napisanych w językach innych, angielskim, francuskim, portugalskim, niemieckim, po prostu dlatego, że ta komunikacja poszła bardzo daleko. Jest ponad rok po wojnie, Rosjanie też się czegoś uczą, oni też rozumieją, że ta propaganda wojenna nie może być skierowana tylko na społeczeństwo rosyjskie, ale ze względu na realizację ich interesów, musi też pójść dalej, więc mamy coś w rodzaju takiego zderzenia komunikacyjnego na tym froncie informacyjnym. Dla mnie, znaczy, ja tego znowu nie oceniam z perspektywy moralnej czy etycznej, po prostu jest to proces, którego należało się spodziewać. Która z tych komunikacji na tę chwilę jest mocniejsza, czy ta ukraińska, czy ta rosyjska? Króciutko. Nadal ukraińska. Przepraszam? Moim zdaniem nadal ukraińska. Ukraińska. I skończymy na tym naszą dyskusję. Dziękuję bardzo serdecznie panom. Był z nami Oliver Pochwat, Media Narodowe, a także pan doktor Olgierd Anusewicz, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję serdecznie.